Dla kibiców, czego się nie robi dla kibiców. Cieszyłem się przed tym finałem, bo takie zakładałem sobie minimum, żeby się jednak dostać. No samochód taki, a kierowca dupa, więc sorry za brzydkie słowo, ale to takie delikatnie brzydkie. Więc no trzeba było się niestety ogarnąć w końcu. A poza tym przyjechały moje dzieci, moje wnuki. No i musiałem spiąć poślady, żeby trzymać tempo. Uczę się od tutaj mistrza, nie? Kolegi, który zęby zjadł w motosporcie. Tomek mówi, że ma nadzieję, że to podium zmotywuje cię do tego, żeby pełny sezon zaliczyć. Dojrzewam. Miło będzie z tym kolegą powalczyć. I vice versa naprzeciwko. Dzięki. Przemyślimy temat, wszystko zależy od mojej żony. Dostałem pozwolenie na ten start. Myślę, że no jestem. Mam jedną żonę, którą kocham, więc myślę, że po tym chłopacy z Torunia pisali mi, że ten półfinałowy biegł ładnie, więc myślę, że już wie, więc pewnie się też bała, że będę w malinach gdzieś z tyłu. Ja też miałem takie obawy, no ale wracam, powoli wracam. Z martwych wstałem, bo już po tych eliminacyjnych, kwalifikacyjnych biegach tak zwanych myślałem, że nie dam rady, szczerze powiem. No ale zmobilizowałem się. Już nawet dźwigni nie dotykałem. Dzięki. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich kibiców rallycrossu i motosportu w Polsce. Mam nadzieję, że frekwencja będzie rosła tak wśród zawodników, jak i wśród kibiców. To jest super widowiskowy sport. Wydaje mi się, że najbardziej widowiskowy. Do oglądania dla kibiców.